Taniec z gwiazdami, najnowsza edycja, 14. No chwilę musieliśmy na nią czekać. Miałeś przyjemność obejrzeć fragmenty? No i bardzo dobrze, wiesz, że było to wyczekiwane. Dlatego widzimy, jak wielką moc ma to show, bo wszyscy bardzo na nie czekali. Nie oglądałam. Ale wiesz, kogo możemy podziwiać tam na parkiecie, chociaż mniej więcej? No nie wiem, chociaż to moja stacja jest, to przykro mi, nie wiem. Nie wiem. Jest Dagmara Kazimierska i pewnie postać kojarzysz. Wokół niej jest sporo kontrowersji. Tutaj mówią, że ta jej przeszłość nie do końca była taka barwna i że może niekoniecznie powinna znaleźć się w takim show. Co ty myślisz w tym temacie? Myślę sobie tak, że w ogóle istotę kina i telewizji wymyślali ludzie o wątpliwej moralności, żeby nie powiedzieć dwuznacznej. Pierwsze były filmowane kobiety upadłe, tak zwane. Mamy XXI wiek. No, dla jednych będzie ta pani Dagmara, a dla drugich pani Tokarczuk. No o co chodzi? No właśnie to jest fantastyczne we współczesności, że skoro kobieta z przeszłością ma szansę, współczesność daje jej szansę zaistnieć na antenie telewizyjnej, no to dlaczego ona ma z tego nie skorzystać? A to odbiorca se selekcjonuje. Albo jestem tym zainteresowany, albo nie jestem. No ja nie jestem, więc nawet nie bardzo wiedziałem, że coś tam się dzieje. No ale tańczy, no jak ładnie tańczy, no to fajnie, no to niech se kobieta potańczy, no. No wiesz co, ładnie to zależy, czy patrzymy tak, wiesz, fachowym okiem, czy bardziej tak, jeżeli chodzi o show, no ona ma trochę problemów z nogami, natomiast no publiczność się uwielbia. Tutaj Iwona Pawlowicz może troszkę mniej, no bo ona tak, wiesz, bardziej tutaj obserwuje to profesjonalnym okiem, ale tak. To jest tak, że przez ostatnie 2000 lat świat się brał wyłącznie z wyżyn. Czyli wiedzieliśmy, jak się nosi arystokracja, co jada, a reszta społeczeństwa to były zrębki jakieś gdzieś tam rzucone, możemy się domyślać, nie wiemy. Wiemy, kiedy wymyślono pierwszą toaletę dla możnych i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jakby, no jest to taki czas, że ludzie ze wszystkich, dlatego mamy taki chaos. Dlatego, że wszystkie warstwy społeczne mają swoje high society. I to high society ma takie samo pragnienie do istnienia, korzystania z luksusu, bez względu na to, czy rozumieją, co to znaczy, czy nie. I stąd jest to zadrażnienie takie. Ja też jestem zdumiony tym, co widzę, ale patrzę na to z zapartym tchem, ciekawością. No zobaczymy, co z tego dalej wyniknie.